Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale i po raz kolejny wśród stosów książek, a więc w Bookholu. Nie mam pojęcia jak te książki mnożą się tak szybko. Byłem na jednych targach i przywiozłem tylko tą najmniejszą kupeczkę tutaj, więc to nie jest naprawdę moja wina. Ja ich nie kupuję aż tak dużo, one po, to, po prostu się rozmnażają. Przez pączkowanie najwyraźniej, i dlatego jest ich tutaj aż 46. Chyba rekordowa liczba w tym roku, bo w poprzednim bookhallu miałem tych książek 46. Pięć. Tyle słowem wstępu, bo mamy ich naprawdę dużo, także zaczynajmy i zaczniemy właśnie od kupki z krakowskich targów książki i od książki Moje głupie pomysły, a więc książki wydawnictwa literackiego, z którym wiąże się trochę zabawna historia, bo nie mogliśmy na ich stoisku znaleźć tej książki za żadne skarby, więc musieliśmy podejść do sprzedawcy i zapytać przepraszam bardzo, czy ma pan moje głupie pomysły? a facet tak na nas spojrzył i powiedział No jak to są pańskie głupie pomysły to pan chyba powinien wiedzieć najlepiej gdzie one się znajdują to jest oczywiście żart, nie powiedział, tak? Pokierował nas bardzo, bardzo miło właśnie do tej książki. Natomiast sama książka, na szybko tylko powiem, opowiada o kunie, która sobie żyje w społeczeństwie właśnie zwierzęcym, ale to społeczeństwo stanowi pewnego rodzaju odbicie, lustro naszego społeczeństwa. Książka o życiu, o rodzinie, o wartościach, o nauce, w wielu myślę istotnych rzeczach, także nie mogę się doczekać lektury. Następnie, w zasadzie, jedyna, jedyny mój zakup, bo moje głupie pomysły były zakupem, który wyszedł z inicjatywy Natalii. Natomiast ja kupiłem sobie Noc Noży Jana Eslemonta, bo chciałem zerknąć, jak do świata Malazanu podchodzi drugi jego twórca. Twórca, który od długo się dosyć zbierał do tego aby zacząć tworzyć w tym świecie, bo malazańska księga poległych miała już chyba 4 albo 5 tomów, kiedy Slemont zaczął w tym świecie tworzyć. No i kupiłem ją w niedzielę, w ostatni dzień targów, żeby mieć coś do czytania w, auto, w, w pociągu. Poczekała mnie 5 godzin na podróż, a ta książka miała około 250 stron, więc ją sobie hapnąłem. No, i muszę powiedzieć, że no poziomem niestety dosyć mocno odstaje. Natomiast nie będę się tutaj w tym filmie za bardzo nad nią O nie, rozwaliłem sznureczek, trudno. Nie będę się za bardzo nad, tym, nad nią w tym filmie rozwodził, bo usłyszycie o niej więcej na pewno w podsumowaniu listopadowym. Następnie moi drodzy. Cztery książki, które otrzymaliśmy od wydawnictwa SQN, bo zostaliśmy w sobotę zaproszeni na event e, 20-lecie twórczości Marcina Mortki, na którym mieliśmy okazję właśnie porozmawiać z, z Marcinem, zgarnąć jego autograf, trochę pogadać i usłyszeć e, najnowszy fragment jego e, nowej książki. Które, która zapowiada się naprawdę całkiem nieźle. No i poza tym dostaliśmy też taki gift bag, w którym mieliśmy różnego rodzaju gadżety, między innymi ten kubeczek z karaibskiej Odyssei, właśnie Marcina Mortki, ale też oczywiście cztery książki, m.in. Katię, czyli książkę, na którą byłem bardzo podjarany i którą chciałem właśnie dorwać na tych targach ale niestety stoisko SQLN było tak oblegane, że nie mogłem do niego dotrzeć. Stwierdziłem, że kupię sobie tę książkę w niedzielę, jak już będzie troszkę mniej ludzi. Na szczęście dostałem ją od wydawnictwa właśnie w tym gift bagu w sobotę, także mi się nie powieliła i bardzo za ten prezencik dziękuję, bo jestem tej książki bardzo bardzo ciekaw. Następnie Święto Ognia Jakuba Małeckiego w tym filmowym wydaniu. No ja nie przepadam niestety za filmowymi okładkami, a książkę czytałem i też jeśli chodzi o twórczość pana Małeckiego, to podobała mi się chyba najmniej, więc prawdopodobnie ten egzemplarz pójdzie na jakieś rozdanie albo sprezentuje go komuś ze znajomych. Następnie Bezwładność Jacka Łukawskiego. Autor i tytuł, o którym słyszę, szczerze mówiąc po raz pierwszy jest to thriller, i to thriller z tych chyba troszkę bardziej psychologicznych. To znaczy, um, skupiamy się bardziej wokół gdzieś tam mroków ludzkiej egzystencji, psychiki. Czyli coś, co średnio mnie w thrillerach pociąga. Ja lubię raczej takie zagadki. Ta, ta atmosfera jest oczywiście fajna, natomiast nie lubię jak skupiamy się na gdzieś tam wewnętrznych problemach bohatera, wolę jednak jeśli jest jakieś morderstwo, jeśli jest jakaś zagadka ona tutaj oczywiście się pojawia, natomiast no nie stanowi gdzieś tam głównego elementu tej książki, więc prawdopodobnie zostawię ją sobie na jakiś luźniejszy wieczór, albo może ze względu na to, że ma chyba około 300 stron, no to właśnie jak będę kiedyś w pociągu i będę chciał brać coś lekkiego, to wezmę sobie bezwładność. No i ostatnia książka, czyli Ciemność płonie Jakuba Ćwieka. Ja z Jakubem Ćwiekiem nie miałem za dużo do czynienia. Słuchałem pań Czarownych i tak średnio mi się podobały. Nie była to niestety najlepsza książka. Natomiast jestem ciekaw tego autora, szczególnie chłopców, ale skoro mam tą Ciemność płonie, to jest chyba wydanie wznowione, gdzieś tam czy drugie wydanie poprawione. Um, także sprawdzę pewnie w wolnej chwili, szczególnie że też nie jest za długa. Dobra, przejdźmy może teraz do tej kupeczki, bo ona też jest stosunkowo niewielka i jest to kubka książek, które zakupiłem w Kerfurowych koszykach. Ja od czasu do czasu sobie chodzę właśnie do Kerfura na zakupy i przeglądam te koszyki, a um, widząc na którejś z grupek fantazy. Na Facebooku, że pojawiły się całkiem niezłe tytuły w tych koszykach, jeśli chodzi o fantastykę, której, której rzadko można tam spotkać jakieś ciekawe rzeczy, bo zwykle spotykam jakąś starą Dorewilk, w sensie w tych poprzednich wydaniach, które absolutnie, według mnie, są po prostu tragiczne. Raz natknąłem się na gomberlandzką legendę Kresa, ale też w tym starym wydaniu, a ja już mam dwa pierwsze tomy w nowym, więc wolę zachować tutaj sobie spójność między nimi. Natomiast no, zobaczyłem, że, że tym razem są faktycznie tytuły, które by mnie interesowały i w związku z tym wybrałem się i spędziłem chyba, grzebiąc w tych koszykach, z godzinę. No i pierwszą z nich jest Neil Gaiman i chłopcy Anansiego. Ja nie mogę nigdy wymówić tego, więc musiałem się tutaj skupić, a ten napis też nie jest zbyt czytelny. W każdym razie chodzi tutaj oczywiście o boga oszusta, którego możemy już znać z innej powieści Gaimana, Czyli amerykańskich bogów. Ja amerykańskich bogów akurat nie czytałem, natomiast oglądałem serial, więc jakąś tam świadomość na temat tego świata mam. A chłopcy jego oczywiście, odnoszą się do jego synów: grubego Charliego i Spider'a, których losy właśnie w tej książce śledzimy. Następnie mamy e, zbudzone furie, a więc trzeci tom trylogii o Takeshim Kowaczu, Richarda Morgana, kontynuacja modyfikowanego węgla czy altered carbon e, pod takim tytułem, e, ja go bardziej kojarzę e, i upadłych aniołów. A więc ponownie książka, której nie znam, czy seria, której nie znam jeśli chodzi o, o poprzednie części, natomiast miałem okazję oglądać serial. Co prawda, tylko pierwszy sezon, bo drugi kompletnie mi nie podszedł i wyłączyłem po pierwszym odcinku. Natomiast liczyłem na to, że w koszykach Dorwę. Wszystkie trzy części, bo widziałem, że w niektórych sklepach, w niektórych miastach były. Niestety udało mi się dorwać tylko trzecią, więc będę musiał kolekcję w swym czasie gdzieś tam uzupełnić. Następnie książka, po którą w zasadzie najbardziej zmotywowany byłem, żeby się wybrać czyli Urt nowego słońca. Nie jest to jakaś książka specjalnie wybitna, po prostu zaintrygowała mnie swoim opisem i jako, że jest krótki, może go Wam przeczytam. Naprawdę mam na imię Sewerian. Przyjaciele, których nigdy nie miałem zbyt wielu, nazywali mnie Sewerianem kulawym. Żołnierze, których niegdyś miałem mnóstwo, choć nie aż tak wielu, jakbym chciał, nazywali mnie Sewerianem wielkim. Nieprzyjaciele, którzy mnożyli się jak muchy na bitewnych polach, zasłanych trupami, nazywali mnie Sewerianem oprawcą. Byłem ostatnim autarchą Wspólnoty. A tym samym jedynym prawowitym władcą planety, znanej podówczas jako Ulf. No i stwierdziłem, że ja rzadko kiedy sięgam po jednotomówki, a Mag zwykle wydaje całkiem niezłe książki. Z Serium Artefakty nie miałem za dużo do czynienia. Póki co mamy z niej chyba tylko trylogię ciągu Gibsona, natomiast no, jeśli mam oceniać po trylogii ciągu, to myślę, że w tej serii wydawane są całkiem wartościowe książki, więc myślę, że to może być coś ciekawego. A też mam trochę jakby przesyć serii ostatnio i stwierdziłem, że chciałbym sięgnąć właśnie po coś jednotomowego, także możliwe, że Urw Nowego Słońca to będzie lektura, po którą sięgnę jeszcze w tym roku. No i na koniec dwa tomy księgi Prochu Filipa Pulmana, a więc kontynuacji mrocznych materii. Nie sięgnę po niej jeszcze, natomiast mamy tutaj oczywiście label Savage i Tajemną wspólnotę. Jeśli pokaleczyłem ten fr francuski tytuł, to przepraszam, ale kompletnie się. Na francuskim. Nie znam, w każdym razie przynajmniej w tajemnej wspólnocie śledzimy losy lajry, to wiem. Natomiast nie będę sięgał jeszcze po tę serię, dlatego że um, jeśli chodzi o mroczne materie, to czytałem złoty kompas i delikatny nóż. Natomiast burszty nowa e, luneta jeszcze przede mną, także zanim e, do, dotrę do tej serii, no to muszę skończyć. Poprzednią. Ok, może przejdziemy teraz do tego stosiku, bo przez niego przebrniemy stosunkowo szybko, a to dlatego, że mamy tutaj te kolorowe cudeńka, a więc nowe wydanie szklanego tronu Sary J. Mas od wydawnictwa Uroboros. I muszę powiedzieć, że te cztery pierwsze tomy, czyli właśnie szklany. Tron, Korona w Mroku, Dziedzictwo Ognia i Królowa Cieni. To są według mnie najlepsze książki w tej serii. Później robi się troszkę gorzej. No dobra, znacznie gorzej. E, takim jasnym punktem jest jeszcze Wieża Świtu. Jasny punkt Wieża Świtu e, zabawnie wyszło. Natomiast e, ta książka, Wieża Świtu, sprawiła, że ja e, polubiłem Keola Westfola który był dla mnie po prostu tak ciężko strawną postacią przez wszystkie poprzednie części, że miałem ochotę pomijać wszystkie momenty, w których on się pojawiał. A jakimś cudem mam wrażenie, że Sarah J. Maas całkiem nieźle sobie radzi, jeśli chodzi o wstępy serii. Może pomijając dwórcierni i Róż, bo to niestety najlepsza książka nie jest. Niemniej... E, jakby właśnie ten, ta wieża świtu była takim powiewem świeżości dla mnie no i, i, i kompletnym zaskoczeniem, bo sprawiło, że właśnie polubiłem postać, której dotychczas znieść nie mogłem, także e, dosyć ciekawe doświadczenie. No i e, oczywiście są pięknie wydane, więc, więc bardzo dziękuję wydawnictwu e, Uroboros, że mi je podesłało. I przejdźmy sobie teraz do tych trzech książek. Mamy tutaj Stevena Eriksona, o którym już wspominałem w tym filmie, i Bramy Domu Umarłych, czyli drugi tom opowieści z malazańskiej Księgi Poległych. Książka, którą kupiłem stacjonarnie w Empiku, myśląc, że dorwałem super turbo niedostępny egzemplarz w tym momencie, w sensie super turbo niedostępny tytuł, um, i wydałem na nią chyba jakieś siedem albo 8 dyszek. Okładkowa cena to było chyba 8 dyszyka, że ja mam jakieś zniżki w Empiku, to, to zapłaciłem trochę mniej. Niemniej to wciąż było sporo pieniędzy po tym jak się dowiedziałem, że em, pojawił się dodruk i te książki są dostępne w necie i zobaczyłem za ile są dostępne, no to troszkę mniej w moim portfelu zakuło. Nie mniej mam tę książkę, no i, i niedługo zabiorę się pewnie za lekturę. Następnie dwie książki Lovecrafta, Przyczajona groza, a więc kolejny zbiór opowiadań. Szczerze mówiąc, nie tak dobry jak na przykład. Yy... Góry Szaleństwa, czy w Górach Szaleństwa, bo tutaj te, te opowiadania w większości mnie nie porwały, aczkolwiek w tym zbiorze znajduje się przypadek Charlesa Dextera Warda, który jest naprawdę świetny. Troszkę oczywisty, troszkę przewidywalny, mimo wszystko, niemniej czytało mi się go z niezwykłą przyjemnością, także... Mimo, że no nie są to najlepsze opowiadania, to i tak bawiłem się przy nich całkiem nieźle. Także jeśli ktoś ma ochotę i lubi Lovecrafta, to polecam. No i mam tutaj też Zew Cthulhu, a więc inny zbiór opowiadań. Nie jest to książka w żadnym wypadku nowa. Ona jest gdzieś tam na naszych półkach rodzinnych od, myślę, dobrych 10, jeśli nie 15 lat, bo um, kupił ją mój brat i kupił ją kiedy jechaliśmy sobie na wakacje do Chorwacji. On nie czyta tak dużo, on, on czyta w zasadzie niewiele głównie mangi, komiksy, tego typu rzeczy, więc troszkę się pod względem gustu czytelniczego różnimy, natomiast przynajmniej mamy, mamy o czym rozmawiać i, i poszerzać gdzieś tam horyzonty. Niemniej, no on był zawsze zafascynowany wszelkiego rodzaju kreaturami, wynaturzeniami i w związku z tym no, Lovecraft był gdzieś tam naturalną dla niego naturalnym wyborem. A jako, że właśnie jechaliśmy na wakacje do Chorwacji, to um, ja zabrałem trzy książki. Chyba wtedy jeszcze Johna Greena jakiegoś, bo no, miałem 13 albo 14 lat, więc czytała się takie książki po prostu. Byłem w grupie docelowej, że tak powiem. I Wiedźmina, także fajne zestawienie. No i e, przeczytałem te wszystkie trzy książki. Dr Greena chyba miałem dwie, Wiedźmina jednego wziąłem. Z tego co kojarzę, zbiorek opowiadań, ostatnie życzenia albo miecz przeznaczenia, nie pamiętam już który. Natomiast przeczytałem jej i w związku z tym no musiałem się zabrać za kolejną książkę. Jedna, która była pod ręką, to ze ktulu. Przeczytałem dwa pierwsze opowiadania, bo no nie była to wtedy lektura na, najlżejsza, ale pojawiła się już gdzieś iskierka, żeby w przyszłości sobie po tego Lovecrafta sięgnąć, bo to naprawdę jest coś ciekawego. No i e, w związku z tym, że teraz właśnie w tym rodku jakoś tego Lovecrafta zgłębiam, to stwierdziłem, że skoro mamy tutaj w, tym, e, w tej książce i w Cthulhu, i Zgrozę w Danu, więc te najpopularniejsze e, opowiadania, mini w zasadzie powieści Lovecrafta, to warto by tę książkę znowu gdzieś tam do mieszkania sprowadzić. Następna kupeczka. O matko, zapomniałem. Battle Royale to też jest zakup targowy. Nie wiem, dlaczego nie znalazła się na tej kupce. Ale, ale oczywiście Battle Royale to też jest zakup targowy z Wespera, z oczywiście. No i co tu dużo mówić, mam wrażenie, że ta książka była gdzieś tam bardzo szeroko omawiana na wszelakich book, book mediach i na Booktube i na Bookstagramie. No dla mnie jest to koncept, który czasem siada, czasem nie, no bo Battle Royale oczywiście polega na tym, że mamy. E, stosunkowo dużą grupę ludzi, e, która musi się gdzieś tam wybić e, do momentu, aż zostanie jeden e, zwycięzca. No i, i tak mamy tutaj. E, po drodze nasi bohaterowie muszą wykonywać przy okazji jakieś zadania, mierzy się ich czas e, e, reakcji i tak dalej, więc są trochę takimi szczurami laboratoryjnymi, mam wrażenie. E, długo odkładałem lekturę, ale, ale stwierdziłem, że skoro już mam tę książkę pod ręką, to może warto by się za nią w wolnej chwili zabrać. Następnie Kari Soto powraca Taylor Jenkins Reid. To jest akurat książka, którą jak zresztą dwie kolejne, które do naszego domostwa sprowadziła Natalia. Ja nie jestem za bardzo sportowym świrem, w zasadzie w ogóle nie jestem. Jeśli już to, co idę sobie biegać albo Albo idę na siłkę, natomiast wszelkiego rodzaju sporty drużynowe mnie kompletnie nie interesują, zarówno. Granie, jak ich oglądanie, także tenis, który jest tutaj głównym motywem. No, średnio mnie pociąga, niemniej daje znać, że mamy taką książkę obecnie u siebie na biblioteczce. Następnie mam do Pana kilka pytań, czyli nowa książka Rebeki Makaj, w której razem z podcasterką, influencerką wracamy do szkoły elitarnej, ekskluzywnej szkoły, w której 20 lat temu popełniono. Morderstwo i został za nie skazany pracownik techniczny Omar, jeśli się nie mylę. Natomiast po latach wychodzą jakieś takie informacje, że możliwe, że śledztwo nie zostało przeprowadzone poprawnie, że policja trochę się pośpieszyła, że, że procedury nie zostały zachowane i być może skazany został niewinny człowiek. W związku z tym nasza główna bohaterka próbuje dojść do prawdy. Jeszcze nie czytałem, ale być może jeszcze w tym roku uda mi się po nią sięgnąć. Następnie mamy samo szacunek Toni Morrison, czyli zbiór jej esei, medytacji, mowa noblowska, takie przemyślenia na temat naszego świata, na temat kwestii praw człowieka, rasy, płci, wszelkiego rodzaju podziałów wykluczeń. No, i generalnie życia po prostu. Myślę, że to jest książka dosyć osobliwa, w sensie ja rzadko mam do czynienia z esejami. Ponownie książka, która znalazła się tutaj, ze sprawą Natalii, ale od dawna chciałbym sięgnąć po coś od pani Morrison. Myślałem raczej o Beloved. Nie wiem. Jak to jest po polsku, umiłowani, chyba tak, tak to zostało przetłumaczone. Natomiast, natomiast możliwe, że zacznę sobie od kilku esejów, właśnie z tej książki. Zobaczymy. Następnie Roofwarer jedno po drugim. Tak jak wspominałem, ja za dużo thrillerów, kryminałów nie czytam. Jeśli już czytam, natomiast to z chęcią sięgam właśnie po Roofwarer, bo między innymi czytałem pod kluczem. I, I ten thriller akurat mnie bardzo wciągnął. Także, jedno po drugim, pewnie również będzie dla mnie intrygujące. Szczególnie, że mamy tutaj grupę ludzi w zamkniętym pomieszczeniu w chatce, zamkniętej gdzieś tam przez lawinę, którzy z pewnych względów zostali ze sobą wcześniej skłóceni no i teraz powoli zaczynają znikać jedno po drugim. Także, może to być coś. Ciekawego, kolejna książka to cień kitsune, a więc y, pierwszy tom trylogii, cień kitsune, y, w której śledzimy młodą Jumeko. Musiałem sobie przypomnieć, jak ona ma na imię, która jest właśnie istotą zwaną Kitsune, a więc pół człowiekiem, pół lisem, można by tak rzec w skrócie. No i jej rodzina zostaje niejako wymordowana przez demony, ona musi uciekać i, i radzić sobie w dość nieprzyjemnym świecie. Jednocześnie musi również chronić pewien zwój legendarny, no nie wiem, czy mogę powiedzieć artefakt, ale mniej więcej no, no przedmiot o wielkim znaczeniu, e, który może doprowadzić do, do końca świata. Także e, musi go doprowadzić do e, gdzieś tam bezpiecznej przystani. Także tak wygląda cienki tsune. Natomiast tu mamy książkę, na którą ja polowałem od dawien dawna. W końcu udało mi się dostać. Mowa oczywiście o bez przypadku Rafała Kosika. Z, czyli książka z Cyberpunka, ze świata Cyberpunka 2077. Kupiłem ją, kiedy byłem bardzo nachypowany właśnie na, na samą ideę Cyberpunka, kiedy tryta, czytałem Trylogię Ciągu, no i grałem właśnie w, w produkt Redów. Natomiast ten hype mi spadł w związku z aktualizacją, którą Redzi wprowadzili e, i, i w momencie, kiedy wyszedł nowy dodatek Phantom Liberty, tak się to chyba nazywa, e, to mm, jakby i drzewko umiejętności, i trochę mechanika gry się pozmieniała i ona mi się kompletnie nie podoba. W sensie możliwe, żebym się przyzwyczaił, albo musiałbym zacząć grę od nowa, natomiast chciałem skończyć ten mój run e, tak, jak e, już byłem do niego przyzwyczajony i, i nie mogę tego zrobić. E, przynajmniej nie, nie poświęciłem za dużo czasu, żeby sprawdzić, czy mogę jakoś przywrócić te ustawienia sprzed aktualizacji. E, Niemniej, e, książka nadal bardzo mnie ciekawi, więc pewnie jeszcze w tym miesiącu po nią sięgnę. Następnie, moi drodzy, klub smutnych duchów, część trzecia. Ja póki co czytałem pierwszą jedynie, ale oczywiście dwie pozostałe również już są na mojej półce. I mam wrażenie, że jeśli nie jesienią, to, to zimą na pewno poniesięgnę, bo one są dosyć takie przyjemne, króciutkie to jest tak naprawdę lektura na godzinkę, czy, czy może dwie. Jeśli ktoś troszkę bardziej się zagłębia w te, w te rysunki, niemniej jest to lektura całkiem przyjemna, taka relaksująca wręcz dla mnie, więc, więc możliwe, że jak będę potrzebował czegoś turbo lekkiego, to właśnie po nie sięgnę. Teraz się zastanawiam, którą z tych dwóch kupek zabrać, natomiast chyba zaczniemy od tej i od dziewczyny. Którą zapomniano. W tej książce śledzimy losy Sary, która um, była ofiarą wypadku, wypadku, w którym zginęła jej dziewczyna, a ona po tym wypadku doznała takiego, takiej przypadłości, że nikt jej nie pamięta, nikt jej nie kojarzy i nikt nie jest w stanie jej zapamiętać ponownie. A więc jest troszkę zdezorientowana, poznaje tajemniczego Chorusa. Który składa jej pewną propozycję, proponuje jej kradzież jakiegoś artefaktu w zamian za informację o tym, co jej się przydarzyło. No i w związku z tym nasza główna bohaterka wplątuje się w niezłą kabałę. Musi odzyskać jakiś magiczny artefakt, tajemnicze stowarzyszenia ją śledzą. No, yy, może to być coś ciekawego, ja mówię, trochę rzadziej sięgam ostatnio po takie typowe młodzieżówki, a na to przy tym tytule mam wrażenie się zapowiada, szczególnie, że ten tajemniczy Horus e, zaczyna się naszej głównej bohaterce z czasem podobać, więc zobaczymy, może sięgnę, może nie, ciężko e, powiedzieć. Następnie córka weterynarza Barbary Komnys, a więc książka w żadnym wypadku nie nowa, natomiast wydanie nowe. I książka, którą mam już za sobą. Stosunkowo ciekawa, osobliwa, tak bym ją określił, bo spodziewałem się po niej, córce weterynarza, która ma tutaj dosyć takie creepy obrazki, że będzie to lektura mroczna, taka właśnie pod thriller. Okazuje się, że nie. Jest troszkę bardziej smutna, sentymentalna. Nie dąży do żadnego określonego celu, mam wrażenie. Pokazuje... Wyrywek z życia naszej głównej bohaterki, czyli Alice Rowland, która no, nie ma tego życia lekkiego. Jest ono dosyć smutne, mimo że od czasu do czasu jakieś tam przebłyski światła się w nim pojawiają. E, aczkolwiek e, akcja dzieje się w wiktoriańskim albo e, edwardiańskim już Londynie, więc bardzo moje klimaty. Także ja się przy niej bawiłem całkiem nieźle, aczkolwiek podejrzewam, że nie będzie to lektura dla każdego. Więcej tej książce znajdziecie w poście na moim Instagramie, na, którym, na którego przy okazji bardzo serdecznie Was zapraszam. Następnie ptaki Daphne du Maurier, czyli, czyli no w zasadzie, jak niektórzy mówią, matki thrillera. Tutaj na pewno ten niepokój jest, no bo mamy oprócz innych opowiadań, oczywiście tytułowe ptaki, które zainspirowały. Alfreda Hitchcocka do stworzenia jednego z najbardziej rozpoznawalnych filmów w historii kinematografii, mam wrażenie. Więc lektura, jak najbardziej e, wartościowa, według mnie. Następnie, moi drodzy, Bella Donna, a więc e, historia e, o dziewczynie, która zostaje dosyć wcześnie osierocona e, i na przyjęciu, które wyprawiają jej rodzice, e, no tak naprawdę, pół jej rodziny umiera e, właśnie ze względu na to, że zostali otruci. No, ale zostawiają naszej głównej bohaterce, signie, dosyć spory majątek, i ona później wędruje od, od rodziny do rodziny. Wszyscy czają się na ten majątek, ale wszyscy też niedługo po jej przybyciu z czasem umierają w dosyć tajemniczych okolicznościach, więc pojawia się obawa, że ta dziewczyna ich truje, aż w końcu. Trafia do swojego wuja, któremu niedawno zmarła żona, e, i który ma również córkę cierpiącą na tę samą chorobę, i on kompletnie nie jest zainteresowany e, majątkiem naszej drogiej Signy. E, natomiast ona, czując się w, nim w tym miejscu troszkę bardziej bezpieczna, jeśli mogę tak rzec, e, postanawia zgłębić tajemnicę choroby. Tej, właśnie córki. A ponadto, no, mamy tutaj śmierć, która jest spersonifikowana. Mamy śmierć jako osobę, e, i ona jest bardzo blisko naszej głównej bohaterki. E, a ja wyjątkowo lubię personifikację śmierci w wszelkiego rodzaju powieściach. Bardzo mi się podoba śmierć ze świata dysku, między innymi, przecież to jest już, mam wrażenie, postać kultowa. E, Niemniej e, tutaj również liczę. Na, na lekturę ciekawą. Następnie mamy stypendium pentagramu, o którym już mam wrażenie w którychś zapowiedziach miesiąca opowiadałem, więc tutaj tylko pokażę, że, że mam tę książkę. Następnie Studium Zatracenia, a więc kolejna dosyć ciekawa lektura, bo mamy tutaj dziewczynę, która jest studentką architektury w świecie, który mi ciężko określić, czy on jest realny, czy nie do końca, bo ma jakieś takie elementy fantastyczne, przynajmniej sądząc po opisie, bo samej lektury, sama lektura jeszcze przede mną, natomiast jestem troszkę zaintrygowany, bo poza tym, że nasza Główna bohaterka Efi jest studentką architektury. To wierzy również w Baśnię, m.in. w Baśniowego Króla, czyli powieść stworzoną przez jej ulubionego autora Emrysa Myrdina. No i ona dostaje takie zadanie, że musi odbudować czy w zasadzie zrekonstruować. Odnowić jego starą posiadłość, w której, w której żył i tworzył. No i tam spotyka innego studenta, tym razem studenta literaturoznawstwa, który próbuje obalić mit tego pisarza, wskazać na to, że udowodnić, że on był oszustem. No i mamy tutaj dosyć ciekawy konflikt, który prawdopodobnie sądząc po no, typie tej książki, może się przerodzić. W coś więcej. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tej książki już w, w jakimś bookholu nie pokazywałem, bo mam wrażenie, że najwięcej czasu w przygotowaniach do bookholu zajmuje mi sprawdzanie, czy daną książkę pokazywałem już wcześniej, czy jeszcze nie, kiedy ona się u nas w mieszkaniu pojawiła. Jeśli pokazywałem, to przepraszam, nie mniej pojawiło się u nas Maleficium Marcina Mortki. Chyba jedna z mniej lubianych przeze mnie powieści, osadzona w, na Malcie oczywiście. Głównym bohaterem jest Bruno Calazzo, czyli rycerz zakonu szpitalników. No i mamy tutaj również element fantastyczny, zarówno magię wrodzoną, jak i magiczne artefakty. No i w związku z tym mamy różnego rodzaju intrygi, spiski, właśnie związane z tym. Jakby zamkniętą wyspą, niejako w sensie zamkniętą przestrzenią, którą jest naturalnie wyspa, ale także tym zakonem szpitalników, który jest w jakiś sposób gdzieś tam od środka pożerany, infiltrowany i przeżarty przez złe siły, także. No, mówię, w porównaniu na przykład do Kociołka czy do Matsa ta seria, bo jest to oczywiście pierwszy tom serii, podoba mi się mniej, aczkolwiek po drugi tom pewnie jeszcze sięgnę i wtedy zdecyduję, czy chcę tę serię kontynuować. Następnie pamięć, pamięć wszystkich słów. Tutaj wiem, że w poprzednim book haulu pokazywałem właśnie tą trzeci, więc teraz pokazuję tom czwarty opowieści z Mekkańskiego pogranicza. Liczę, że uda mi się go jeszcze w tym miesiącu przeczytać. Następnie ostateczny argument Joe Abercrombiego, więc książka na którą mi się czaiłem i czaiłem, bo, bo długo jej nie było. Czaiłem się na dodruk, który Mac w końcu nam dostarczył. Więc jak tylko się na stronie pojawiła, to ją sobie zamówiłem. No i jestem już na setnej stronie, także będę lekturę z pewnością kontynuował. Liczę na super zwieńczenie. Tej, tego etapu, bo z tego co kojarzę, kolejne książki opowiadają już o, o losach innych bohaterów, powiązanych oczywiście z, z tymi z pierwszej trylogii, natomiast nie jest to gdzieś tam bezpośrednia kontynuacja, jeśli chodzi o, o czas. Następnie pójdę sama, a więc książka, o której e, słyszę coraz więcej dobrego. Dosyć melancholijna, dosyć sentymentalna, e, nie aż tak pozytywna. To nie jest e, spojrzenie w przeszłość głównej bohaterki, właśnie takie, żeby sobie powspominać stare, dobre czasy. Właśnie nie. To jest e, książka, która opowiada e, o straconych szansach, o życiu, które może nie było przeżyte w najlepszy sposób. Niemniej przeżyte było, więc można je wspominać. Lektura z pewnością jeszcze przede mną, aczkolwiek nie wiem, kiedy uda mi się za nią zabrać. No i pierwsi jajeczka Mieko Kawakami, czyli autorki Heaven, które podobało mi się nawet, nawet, więc myślę, że po te powieść również sięgnę. Aczkolwiek tematyka jest dla mnie troszkę... Odleglejsza, troszkę nie jestem z nią związany, więc, więc nie wiem kiedy to nastąpi. No i przechodzimy tym samym do e, ostatniego, ostatnie już kubki e, na górze: Miasto Jadeitu Fondy Lee. A więc e, nie wiem czy wspominałem, ale ja nie przepadam za Urban Fantasy. A ta książka póki co jestem już w połowie bardzo mi się podoba. Miałem duże obawy, czy, czy mi się spodoba, ale jest naprawdę naprawdę dobrze. Czyta mi się ją wyśmienicie. No, płynę dosłownie przez te strony. Także będę się sprężał, żeby skończyć ten, ten materiał, bo chcę właśnie wrócić do lektury. W każdym razie jeśli się wahacie, to ja jako no. Średni fan podgatunku, jakim jest Urban Fantazy, bardzo serdecznie polecam. Następnie w cieniu Błyskawic, a więc pierwszy tom trylogii Magów w Szkła, eee, powieść, którą mam już za sobą. Powieść bardzo intrygująca, w sensie ma bardzo prosty system magiczny według mnie. Intrygi, które. Momentami były dosyć przewidywalne, aczkolwiek świat jest dosyć rozbudowany i widzę tutaj wielki potencjał, bo jest dosyć obszernie pokryty, zarówno od strony militarnej, jak i ekonomicznej, jak i intryg, jak i polityki, więc no jest z tego dużo. Bohaterów też jest całkiem sporo, większość z nich jest całkiem również lubialna, więc z pewnością sięgnę po kolejny tom. Szczególnie że ostatnie. 100 stron tej książki wprowadziło wątek, który bardzo mnie zaintrygował, także nie mogę się doczekać tomu drugiego. Następnie Miasto Niedźwiedzia, więc książka zakupiona z woli Natalii w ramach prezentu, bo ona jest wielkim fanem Fredericka Bachmana i cały czas próbuje mnie zachęcić do sięgnięcia po jakąś jego książkę. Pewnie nie zacznę od Miasta Niedźwiedzia, tylko raczej od niespokojnych ludzi albo, albo tej drugiej książki, której. Nie mogę sobie teraz przypomnieć. E, natomiast Miasto Niedźwiedzia to jest chyba pierwszy tom serii, więc e, od serii wolałbym chyba nie zaczynać. Następnie Dom nad Błękitnym Morzem. A więc historia o e, facecie 40-latku, który e, pracuje w Wydziale Nadzoru nad Magicznymi Nieletnimi. I to jest już coś, co jest intrygujące, natomiast on. To więcej zostaje wysłany, żeby e, przez niezwykle ważne kierownictwo, już mi się podobają nazwy e, w, w tej książce, zostaje wysłany na e, odległą wyspę, na której mieści się sierociniec, w którym podobno znajdują się no, dosyć niebezpieczne dzieci, więc e, i on ma tę te, te sy sytuację zbadać, sprawdzić, czy faktycznie tak jest i czy te dzieci faktycznie mogą doprowadzić do końca świata, bo taka e, obawa niestety. Istnieje więc, jest to dosyć ciekawa lektura. Możliwe, że po nią e, sięgnę, jak starczy mi czasu. Następnie Yellow Face, powieść, do której ja początkowo byłem sceptycznie nastawiony, natomiast lektura e, Natalii e, i, i jej reakcji, i to, jak emocjonalnie podchodziła do tej książki, jak e, skłócone wewnętrznie momentami była, do tego stopnia, że musiała mi czytać fragmenty tej książki, żeby pokazać mi, jak frustrująca jest. No gdzieś tam mnie jednak do tej lektury zachęciły, więc możliwe, że w tym miesiącu jeszcze po nią sięgnę. Następnie Króliczek, a więc książka o dosyć osobliwej okładce, aczkolwiek mam wrażenie, że dosyć dobrze również oddającej treść, bo mamy tutaj główną dziewczynę, która jest samotniczką, ale jednocześnie uczęszcza do dosyć znanej, dosyć ekskluzywnej, ale też eksperymentalnej szkoły. Czy uczelni, na której głównym motywem, główną taką specjalizacją jest sztuka pisania, wszystko co z pisaniem związane. No i mamy też, że właśnie króliczków, czyli takie à la bractwo, taką grupkę dziewczyn, która jest popularna, bardzo ładna, trzymają się bardzo blisko siebie, piszą poezję, no i są gdzieś tam zadufane w sobie. Nasza główna bohaterka nimi oczywiście gardzi, ale do momentu, kiedy zostaje zaproszona do tego grona, no i wtedy zaczynają się dziać rzeczy dziwne. To znaczy ona zaczyna się gdzieś tam coraz bardziej do nich upodabniać, bie bierze udział w jakichś dziwnych rytuałach pisarskich i z tego, co wiem, ze strony na stronę ma się robić coraz bardziej osobliwie i dziwnie. Więc jestem tej książki... Ciekaw. Następnie mamy Nocne Godziny, czyli nową książkę od Marty Bian, e, tworzoną gdzieś tam na wzór scenariusza. Mamy tutaj grupę aktorów, którzy są zaproszeni właśnie na, na plan filmowy, który mieści się w zamku w Szkocji. E, no i e, przyjeżdżają tam, i okazuje się, że poza, poza reżyserką są tam jeszcze jakieś trzy osoby z obsługi i to w zasadzie na tyle. No, i ta reżyserka powoli zaczyna gdzieś tam wymagać od nich coraz dziwniejszych rzeczy. Mają się przestać myć, mają nosić jakieś łachpany. No, i, i ten horror, który mają nagrywać, powoli przeradza się w rzeczywistość. Także może to być coś ciekawego. No i na koniec te dwie książki, które trochę nie wiem, jakim cudem znalazły się u nas na półkach. To znaczy, wiem, bo. Natalia je sprowadziła. No to nie są książki, po które ja bym jakoś szybko sięgnął. Z pewnością nie po okrutnego księcia. Natomiast e, fourth Wing może, chciałbym sprawdzić tę książkę. Wiem, czego się po niej spodziewać. Nie mam jakichś dużych oczekiwań wobec niej. E, aczkolwiek. E, Słyszę tak mieszane opinie o niej, e, i ta fabuła, przynajmniej te części, o których gdzieś tam mimo wszystko, mimo, mimo, mimochodem, e, usłyszałem, wydaje mi się tak momentami absurdalna, że chciałbym e, sobie e, trochę czasu zmarnować, właśnie na, na lekturę tej książki. E, prawdopodobnie sięgnę po nią w audiobooku, e, bo, bo fizycznie jakoś tak mam wrażenie, wolniej czytam, więc. Um, więc możliwe, że czwarte skrzydło sobie gdzieś też w wolnej chwili pochłonę. I w ten sposób docieramy do końca tego materiału. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli dotarliście do tego momentu, to koniecznie wpiszcie w komentarzu Dinozaur, żebym wiedział, że, że dotarliście właśnie do końca. Będzie mi bardzo miło e, oczywiście za wszelkiego rodzaju komentarze. Lajkujcie, subskrybujcie, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć.